3, 2, 1. Dzień dobry! Zaczynasz nasz pierwszy podcast wideo od plania? Na markizach, wszystko można. Dopłynęliśmy na drugi koniec świata, to myślę, że się nam należy, żebyśmy się napili nawet ciepłej wody z aluminiowej butelki. Znaczy, dopłynęliśmy na markizy 3,5 miesiąca temu. No dobra, no. Dobrze. Nie musisz być taki szczegółowy. I od tamtej pory nie nagrywaliśmy. No, od pitu-pitu praktycznie zamilkliśmy, a to dlatego, że... Aczkolwiek, moment, przepraszam, że ci szybko przerwę. Uwaga, reklama. Aczkolwiek nagrywamy dla kanału portowego. Były już 3 odcinki, 2 popularne, 1 niepopularny. Wideo! I są z wideo. Także jak chcesz nas zobaczyć, to... Nawet można zobaczyć nasz jacht w środku, bo nagraliśmy, jak wygląda nasz jacht po tylu latach podróżowania. No dobra, nie nagraliśmy tego, jaki bardzo jest zjedzony. Dobra, ale nie o tym miało być. Nie o tym. A o czym miało być? Dzisiaj miało być o tym w sumie, dlaczego nas tak długo nie było. No to Kasia, przedstaw swoją wersję. No dobra. A ja się ustosunkuję. To powiem tak. To jest bardzo dobre pytanie, dlaczego nas tak długo nie było. Myślę, że największy powód to było to, że trochę nas zaskoczyło tutaj rzeczywistość. W sensie takim, że i życiowym, to znaczy tak, nie powiem, markizy to jest absolutnie wylądowały na pierwszym miejscu z naszych ulubionych miejsc na świecie, a szczerze mówiąc ta wyspa Ułapał jest... Myślę, że ja nie byliśmy. Ja wystąpiłem o obywatelstwo. Tak, nie byli. Zwłaszcza, że to jest Francja. No dobra. ale nie byliśmy w miejscu, w którym ludzie by nas tak serdecznie potraktowali. Nie byliśmy jeszcze w takim miejscu, w którym by nas tak przyjęli po prostu do domów. To poczuliśmy się częścią tego społeczeństwa po miesiącu. No, najpierw wzbudziliśmy lekkie zdziwienie, że zostaliśmy tu dłużej niż 2 dni. Po tygodniu wszyscy myśleli, że może coś nam się zepsuło. Po 2 tygodniach zaczynali się zatrzymywać na ulicy i witać nas przyjaźnie. Po 3 tygodniach już byliśmy swoi. A teraz się śmieją za każdym razem, kiedy mówimy, słuchajcie, za tydzień wypływamy, albo za 3 dni wypływamy. Już tak wypływamy od miesiąca. Tak, pewnie. Już snujemy plany na temat sezonu huraganowego, który zamierzamy spędzić właśnie tutaj. No dobra, ale przyznam bez bicia, że trochę nam się posypało, dlatego się nie odzywaliśmy, dlatego nie mieliśmy specjalnie, szczerze to nie mieliśmy powera chyba, żeby nagrywać, bo ludzie przyjaźni, miejsce przyjazne, ale też z czegoś trzeba żyć i to nam się trochę posypało, w związku z czym jakby spadły nam lekko chęci do wszelkiej egzystencji w social mediach i jakoś tak musieliśmy ucichnąć na dłuższy czas. Myślę, że powoli zaczynamy się odradzać. Wracamy, tak, bo brakuje nam tego nagrywania, zwłaszcza, że obiecaliśmy teraz, że będziemy nagrywać z wideo, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja nie wiem, komu obiecywałaś, ale ja chyba nikomu nie obiecywałem. No ty to w ogóle nikomu nigdy nic nie obiecujesz. Dobrze, że jak się... Nie, stop. Obiecałem, że dzisiaj ci przetnę kawał drewna. No to zobaczymy, czy mi przetnie kawał drewna, o. Pójdę do kumpla na piwo i przetniemy. No właśnie, i tak to właśnie wygląda. Ale nic to, jesteśmy w przecudnym miejscu, jesteśmy na markizach, które zupełnie niedawno, byliśmy tego świadkiem, zostały włączone w dziedzictwo kulturowe i naturalne UNESCO. I myślę, że będziemy wam o nich opowiadać dokładnie, bo kultura, ludzie, język, wszystko jest...
jest nieoczekiwane dla nas, w sensie takim nie jest to... Ja myślę, że to jest inaczej. To jest dla nas jest, coś Kasia, nowego. Nie, to jest coś innego. Znaczy nie, kultur... Słuchaj, przepłynęliśmy przez wiele kultur różnych. Byliśmy na Trinidadzie, gdzie jest to pomieszanie kultury hinduskiej, chińskiej i karaibskiej. Byliśmy w Kolumbii, byliśmy w Panamie, byliśmy w Meksyku. Gunajala, zupełnie co innego. I wszędzie jest pomieszanie ten. Natomiast chyba od bardzo, bardzo dawna, a nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz w ogóle w tej podróży, trafiliśmy na taką wyspę, bo to nie chodzi tylko o kulturę, to chodzi o wyspę, gdzie zostaliśmy najpierw, tak jak Kasia wcześniej wspomniała, takim małym ewenementem, bo byliśmy jedyną atrakcją. Jak miś na krupówkach. A później ten miś się zamienił w naszego misia, nie? To jest nasz miś. I naszego misia trzeba karmić. I naszego misia, i po prostu spotkaliśmy się z taką życzliwością ludzi tutaj. Tak. Spotykano też na pewno w innych miejscach na świecie, ale akurat nas spotkało to tutaj. I to w połączeniu z kulturą markizjańską i polinezyjską, natomiast też z takim ich podejściem do tej kultury, ponieważ oni bardzo o nią dbają. Ona jest widoczna na wszelkich... Na każdym kroku. Codziennych takich, codziennych sytuacjach. W zwyczajach. Mogę ci wejść słowo? No, musisz. Zupełnie niedawno, to znaczy ze 3 dni temu, łaziłam sobie tutaj właśnie po tej pięknej zatoce, bo to jest zatoka Hakahau, w której stoimy już od bardzo dawna. Ale chodziłam sobie po wodzie z panią, która przyszła po prostu pochodzić sobie po wodzie. Po wodzie czy po palikach? Nie, po wodzie. Ona nie chodziła po palikach. Chodziłyśmy po wodzie, po pas zanurzone, żeby poćwiczyć trochę. Po dnie. I po... No dobra, po dnie chodziłyśmy. Dobra. I pani była ubrana w rashgarda takiego z Decathlonu plus piękną kwiecistą koronę tradycyjną. No, to jest ich część ich życia. Te kwiaty we włosach, czy kolorowe suknie i tak dalej, to nie jest świąteczne. Świąteczne mają białe zazwyczaj, ale ta kultura ichnia żyje, tak samo tatuaże, tak samo język jest na co dzień. Oni, zwłaszcza dorośli, mówią po markizjańsku i to jest zresztą, warte jak wylądowaliśmy, tego, żeby pierwsze opowiadać. Miejsce, w którym wylądowaliśmy, Chiwała, tak. I zeszliśmy na ląd, to pierwsza rzecz, która nam się zrzuciła, to, że panie w mini supermarkecie mają kwiaty we włosach. I to takie naturalne, to zerwane idą po drodze, zrywają sobie z jakiegoś klombiku tam z tego, i tak sobie na cały dzień mają ozdobę. Zresztą ja czuję się goła w tym momencie, bo nie mam żadnego kwiata nawet. W ogóle dziwne. Ale to dlatego, że palisander polinezyjski tutaj przestał kwitnąć. Zwykle wkładam sobie tu kwiatek z pierwszego drzewa na plaży, żeby nie czuć się nieubranym odpowiednio. Ale nie o tym, słuchaj. Ale o czym miało być? No, o tym, że wracamy i że będziemy nagrywać, że będziemy opowiadać o tym, co u nas i... Co nowego, czego nowego doświadczamy. Tak. Będą też, według mnie, chcemy zrobić taką serię troszeczkę retrospekcji, czyli z naszych podróży wcześniejszych, z państw, które byliśmy wcześniej, chcemy też o tym bardziej opowiedzieć, czyli będziemy opowiadać też o podróżowaniu. Połączymy ze zdjęciami, z filmami, które mamy, dołączymy, żeby była ta strona wizualna, natomiast nadal... Wzdragamy się przed hasłem youtuberzy. My jesteśmy, nadal będziemy nagrywać podcasty z elementami wizualnymi. Tak? Inaczej mówiąc, będziecie mieli okazję zobaczyć nasze mordy. Trochę zdjęć, trochę filmów. Trochę zdjęć, znudzić się nami i nawet pozytywnie zareagujemy na komentarze. Powiedzmy, nie, wiecie co, YouTube to nie dla was. I lepiej, żeby was, wiemy. Lepiej, żeby was nie było widać. Umówmy się, my wiemy, że nie jesteśmy specjalnie filmowcami, nie będziemy udawać, natomiast postaramy się poopowiadać tak, żeby można było też coś zobaczyć. Poza tym, chcę powiedzieć tak, że myślę, że świat już jest nasycony youtuberami podróżniczymi, nie potrzeba dodatkowych. Także my się skupimy na opowiadaniu historii. Tak? Zapraszamy. To by było na tyle. O, gołąb wylądował. Gołąb pokoju, to jest znak. I żaden kokos na nas nie spadł, mimo że siedzimy jak pod drzewem. Jak nie dziobniesz lewego słupka, to będzie znak. Wtedy go zaadoptujemy. Hello, ona się przytnapić. Daj mi spokój, chłopu się pić chce. Nie. Dobra. Jak wszyscy, to wszyscy.
Jak wszyscy, babcia też. No poczekaj, zobaczymy, czy się nagrało. Nie wyłączaj jeszcze mikrofonu. Zrobię jeszcze bloopera. O kurde. Skończyło się pamięć. Nie, nagrało się. Nagrało się? 10 minut. Bez okładu. Ale skończyło się? Nie, nadal leci. Czyli... No? A tam z tyłu stoi nasz pies. Widać go? Próbujemy go odkopać. Bardziej w tą stronę. Bardziej, nie, w tą stronę. Jeszcze trochę niżej, trochę. Nie, za. O, troszeczkę niżej. Nie, niżej. Nie. To nie, to musisz iść tak i tak. Kocha. Nie, myślę sobie tak. Tam stoi za moimi plecami w tle widać naszą łódkę, którą próbujemy odkopać. Po pierwsze, zarośnięcia w gąbki inne takie zwierzątka, a drugie, kotwica zniknęła w piachu. A mówią, że na Markizach jest głębokie kotwiczenie. 2,70 m plus 4, jak jest przypływ. I chcę jeszcze powiedzieć jedno. Mogę jeszcze jedno powiedzieć? Mogę. Ja chcę powiedzieć jeszcze więcej. Gołębia mi przestraszyła. Więcej chcę się. Gołębia przestraszyła. Ja chciałem zrobić ten. Ja gołębia. Chciałem powiedzieć, że. Że bardzo się cieszę, że będziemy znowu nagrywać. Ja, słuchajcie, żeby nie było, jest za 15:12 i naprawdę w tym gorąco. Jest bimber. Nie, w tym nie było bimbru. A zaraz musimy iść do Jean-Paula, do naszego kumpla, bo się mangusy skończyły i trzeba zerwać z drzewa trochę. Nie mamy żadnych witaminek. Będzie bimber z mangusami. Będzie bimber z mangusami. Tak, ale kotwica nam się całkowicie absolutnie zakopała do tego stopnia, że nie widać nic. Ty to jednak masz parcie na szkło jajego. No ja kurde, mam parcie na gadanie. Ja tu siedzę, żeby ten, no to po co możemy wyłącz. Gadać? No to chodź jeszcze pogadaj. O, ale mnie, o Jezu, jak mnie... O. W tych pięknych okolicznościach przyrody... O, jeszcze pogadamy. Spotkaliśmy się... A wyłączyłeś? Nie. Włączone wszystko. No. Wszystko działa. W tych pięknych okolicznościach przyrody i w ogóle... No. Spotkaliśmy się, pod prysznicem siedzimy tak a propos. Mam nadzieję, że nie odpalam wody. Taka posadzka elegancka. Nie, tam gdzieś jest kura. Podejścik. Ale wracając jeszcze do Markizów, naprawdę trudno stąd wypłynąć. Jest to niesamowite miejsce i... Ach... Tak się mogę doczekać, aż mnie zabiorą na polowanie na kozy. I na, ja to bardziej bym chciała pojechać, jak oni konie... Jedzą? Nie jedzą. Nie, konie nie będę jadła, na 100% nie. Ale co robią tutaj? Zbierają, albo raczej, jak to się mówi... Znaczy... Nie, to już będziemy mówić to później. Będziemy opowiadać o tych wszystkich zwyczajach, tak. No to dobrze, zamykamy. Kamy. Przestaniemy już gadać? Tak, chodź do wody. No dobra, idę pływać. Ja do niej dołączę, tylko wyłączę kamerę. No to może być widok zgoła odmienny.